Cześć wszystkim. Dzisiaj temat trochę z innej beczki. Z jednej strony śmieszny, a z drugiej bardzo poważny. Jakiś miesiąc temu tak zwana koalicja okresowa, ciężko się o tym mówi z poważną miną, więc wybaczcie, jeśli się w którymś momencie zaśmieję. A więc koalicja okresowa, czyli panie z Koalicji Obywatelskiej PSL i Lewicy, które poparły ustawę o darmowych podpaskach dla szkół. Pominę już ten wątek, że w życiu nie ma nic za darmo, bo nawet nie o tym chciałabym dzisiaj z wami porozmawiać, ale przy okazji tej właśnie koalicji okresowej chcę podzielić się z wami moimi wieloletnimi przemyśleniami odnośnie tego, co robi feminizm trzeciej fali obecnie. Ale może od początku. Jak zapewne wiecie, właśnie współczesny feminizm opiera się cały czas głównie na walce z tak zwanym patriarchatem, co w gruncie rzeczy sprowadza się do walki z mężczyznami. Feministki trzeciej fali uważają, że, i tutaj pozwolę sobie przeczytać taki cytat z codziennika feministycznego, patriarchat jest systemem społeczno-politycznym, z którym nierozłącznie związana jest męska dominacja. Mężczyźni stoją wyżej niż wszyscy i wszystko, co uznawane jest za słabe, zwłaszcza kobiety, i mają prawo dominować i rządzić słabszymi od siebie, a także utrzymywać tę dominację dzięki różnym formom psychologicznego terroru i przemocy. Tak postawienie sprawy może faktycznie wpłynąć na światopogląd kobiet, więc w gruncie rzeczy nic dziwnego, że kobiety, słysząc takie tezy, popierają właśnie ten lewicowy feminizm, no bo przecież na ogół ludzie, przynajmniej tak o sobie mówią, tak o sobie uważają, że nie chcą być zdominowani przez nikogo innego. A feminizm trzeciej fali, jak tutaj słyszeliśmy, przedstawia się jako organizacja walcząca o to, żeby kobiety były wolne, prawda? No zastanówmy się, czy jednak faktycznie tak jest. Bo dobrze, mogłabym się zgodzić, że fajnie by było wziąć sprawy w swoje ręce, uwolnić się od tego patriarchatu czy od jakichkolwiek innych więzów i być wolną kobietą. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że dla wielu ludzi trudno jest być wolnym, bo wolność nierozerwalnie łączy się z odpowiedzialnością. I chyba feministki trzeciej fali doskonale właśnie to rozumieją, że trudno będzie sprzedać kobietom taką ideę prawdziwej wolności. I dlatego proponują kobietom jedynie pozory tej wolności, skupiając się właśnie na obaleniu patriarchatu i udając, że robią coś w interesie kobiet. Niemniej jednak feminizm trzeciej fali nie dąży jedynie do uwolnienia się od patriarchatu, ale dąży do tego, aby kobiety jedynie zamieniły swojego pana. Jak widzimy na przykładzie tej koalicji okresowej, feministki trzeciej fali nie chcą brać za siebie odpowiedzialności, tylko chcą, aby państwo zaczęło ingerować w życie kobiety, nawet już na takim intymnym poziomie, no jak okres, żeby to państwo dostarczało kobietom podpaski. A więc dla tych feministek istotne jest, żeby nadal się ktoś nimi opiekował, ale już nie ojciec, brat czy tam mąż, no bo to trochę niedobrze by było się do tego przyznawać, zwłaszcza, że przecież walczą z patriarchatem. Słowo patriarchat oznacza dosłownie rządy ojca. Pochodzi ono z języka greckiego. Nie umiem greki, więc nie będę tutaj wymawiać tych słów składowych, ale to możecie sobie tam przeczytać na przykład w Wikipedii. I teraz zamiast właśnie ojca, brata, męża, lepiej według feministek trzeciej fali jest to, żeby kobietami opiekowało się państwo. Ale co to znaczy w praktyce? W ten sposób feministki trzeciej fali chcą jedynie zamienić ten patriarchat na coś, co ja nazywam etatriarchatem. Etatriarchat to jest takie moje nowe słowo. I choć nie umiem francuskiego, to etymologię tego słowa możecie właśnie upatrywać w języku francuskim, gdzie l'état, wydaje mi się, że dobrze to wymawiam, to znaczy państwo. I w związku z tym ten patriarchat, czyli rządy ojca, jest zamieniany na etatriarchat, czyli rządy państwa.
I tak naprawdę feministki trzeciej fali chcą, aby kobiety wpadły z deszczu pod rynnę. No o wiele gorzej jest, gdy jesteśmy zależne od państwa, niż gdybyśmy były zależne od jakiegoś męskiego członka rodziny. I już wam mówię dlaczego. Na swojego, powiedzmy, męża macie jakiś wpływ. Męża macie blisko, rozmawiacie z nim codziennie, znacie go też dobrze, więc no umówmy się, drogie panie, doskonale wiecie i macie swoje sposoby, jak wpłynąć na waszego towarzysza życia, aby otrzymać od niego to, co tam faktycznie potrzebujecie. Sztuka perswazji kobiecej jest naprawdę piękna i skuteczna, choć oczywiście panowie nie muszą o tym wiedzieć. Tymczasem jednak państwo jest o wiele, wiele dalej. Nie macie bezpośredniego wpływu na to, co państwo sobie wymyśli. Jesteście więc skazane na to, aby to państwo za was decydowało. Nie ma jak zmienić zdania państwa w tak szybki sposób, jak to możecie zrobić na przykład ze swoim mężczyzną. Możecie powiedzieć, że jednak no, państwo was nie skrzywdzi, tak jak na przykład damski bokser potrafi. Czy jednak na pewno? Bo od damskiego boksera, słuchajcie, można uciec. Wiem, że oczywiście są trudne przypadki, często kobietom jest trudno wyjść z takiego przemocowego związku, no tu niestety wchodzi psychologia, ale choć jest to trudne, to jednak jest to możliwe. Tymczasem od państwa, zwłaszcza od takiego państwa w cudzysłowie opiekuńczego, takiego właśnie wszechobecnego, wszechpotężnego, jest bardzo trudno się uwolnić. Nie możemy się przed takim państwem ukryć, nie możemy uciec, nie możemy od państwa tak łatwo odejść, jak powiedzmy od złego partnera. No chyba, że rzeczywiście wyjedziemy z Polski, ale no nie o to chodzi, aby kraj opuszczać, prawda? Walczymy o to, żeby jednak zostać tutaj w Polsce. Co więcej, państwo ma też monopol na terror. Państwo ma swoje środki przymusu. Niedaleko szukać, przypomnijmy sobie czasy lockdownu, czasy takiego wirusa celebrytę, kiedy to nasz dobry pan, nasze państwo kazało nam chodzić na przykład w szmatkach na twarzy, czy zabraniało wchodzenia do lasu. Niemniej jednak tego właśnie chcą partie lewicowe. A przypominam, że mówiąc partie lewicowe, mam na myśli takie partie jak PiS, Koalicja Obywatelska, PSL czy Lewica. No bo jakakolwiek partia, która jest za zwiększaniem wpływu państwa na człowieka i za zwiększaniem uzależnienia człowieka od tego państwa, jest właśnie partią lewicową, niezależnie od tego, co o tym mówią media głównego nurtu. Partie lewicowe chcą, aby kobiety otrzymywały rzekomo coś od państwa. No różnego rodzaju zasiłki, na przykład jakieś tam emerytury dla matek czwórki dzieci, czy też nawet wspomniane tu już wcześniej podpaski. Wszystko to przecież zwłaszcza w dawnych czasach, gdy kobiety nie pracowały, no to właśnie mieli to zapewniać mężczyźni, prawda? To mężczyźni zarabiali pieniądze, no więc mężczyźni utrzymywali kobiety. I teraz feministki trzeciej fali chcą zastąpić tego mężczyznę państwem. A nawet pójdźmy o krok dalej, bo może nawet ściślej chodzi nie tyle o zastąpienie mężczyzny państwem, co o wprowadzenie pośrednika między kobietą a mężczyzną. No bo państwo musi najpierw odebrać pieniądze mężczyźnie, aby potem wypłacić taki zasiłek kobiecie. Ale oczywiście państwo z racji tego, że jest wszechobecne i bardzo potężne, to zabiera pieniądze nie tylko mężczyznom. Zabiera je również kobietom, bo przecież kobiety współcześnie również pracują, płacą podatki, prowadzą firmy, kupują itd. Przy okazji jednak, gdy mamy takiego pośrednika, to państwo potrąca sobie oczywiście jakiś procent za takie działania, czego nie mamy w przypadku normalnych takich bezpośrednich relacji. I niestety taką drogę przyjął współczesny feminizm, aby wprowadzić takiego pośrednika czy tam nowego pana. I dlatego słowo feminizm, zwłaszcza po prawej stronie polityki, wywołuje grymas na twarzy. No bardzo często to obserwuję, jak rozmawiam z ludźmi na prawicy. I powiem teraz więc coś kontrowersyjnego, co może się wam nie spodobać.
Ja jednak uważam, że feminizm jest współcześnie potrzebny. A po co? Ano właśnie po to, by zakończyć ten feminizm trzeciej fali. To właśnie kobiety myślące powinny teraz wziąć sprawy w swoje ręce i wystąpić przeciwko takim koalicjom okresowym i bardzo niebezpiecznemu torowi, który forsują teraz feministki trzeciej fali. Właśnie niedawno Konfederacja utworzyła na Twitterze i TikToku konta Kobiety Konfederacji. Niestety według mnie prawica trochę przespała ostatnie lata, oddając ogólnie kobiety w ręce lewicowych organizacji. I to właśnie lewicowe partie, no musimy sobie przyznać to przed sobą szczerze, to właśnie lewicowe partie nadają niestety ton sprawom kobiecym. A kobiety takie już są, że lubią mieć coś dla siebie, lubią dyskutować we własnym gronie o swoich sprawach, lubią, gdy są zauważane. Dobrze więc, że będą mogły zobaczyć, że kobiety w Konfederacji to nie jest jakiś różowy jednorożec, tylko prawdziwe kobiety z krwi i kości, które walczą o wolność również dla nich i nie chcą nowego pana, za czym właśnie jest lewica. Mam więc nadzieję, że te konta Kobiety Konfederacji ośmielą też kobiety do głośnego przeciwstawiania się przeciwko feminizmowi trzeciej fali, aby pokazać, że w interesie kobiet jest ich wolność, a nie nowy pan zwany dla zmylenia przeciwnika państwem opiekuńczym.